To będzie kolejny rok szkolny w cieniu reformy, ale uczniowie w Mysłowicach mają mieć zapewnione odpowiednie warunki do nauki i odpowiednią ilość miejsc w szkołach na szczeblu średnim i zawodowym. 5 września rozpoczęcie nauki zainaugurowano uroczystą akademią w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1. Gościliśmy najważniejsze osoby w mieście, pana prezydenta, pana wiceprezydenta, pracowników Wydziału Edukacji z naczelnikiem na czele, dyrektorów miejskich placówek, przedstawicieli służb mundurowych i mieliśmy okazję przywitać ten nowy rok szkolny, spotkać się, wyróżnić osoby, które nauczycieli mianowanych, którzy w czasie wakacji zdobyli wyższe stopnie awansu zawodowego. Akty awansu na stopień nauczyciela mianowanego z rąk prezydenta Dariusza Wójtowicza i wiceprezydenta Wojciecha Chmiela otrzymało 11 osób. Marietta Grabowska objęła także stanowisko dyrektora szkoły podstawowej numer 7. Kolejny rok szkolny, tak jak i poprzedni, upłynie w Mysłowicach pod znakiem dużych zmian w oświacie. Od tego roku zmienia się struktura szkolnictwa zawodowego i średniego. Naczelnik Wydziału Edukacji zapewniał, że w mysłowickich szkołach tego szczebla zabezpieczono odpowiednią liczbę miejsc, aby każdy, kto spełnił kryteria rekrutacji, mógł dostać się do wymarzonych placówek. Z kolei prezydent Wójtowicz mówił o tym, że to kolejny rok wielkich wyzwań, bo podwójne roczniki uczniów to więcej pracy niż zwykle, a wszystkim młodym ludziom należy stworzyć odpowiednie warunki do nauki. Uczniów w Mysłowicach mamy ponad 7 tysięcy. Drugiego września w mysłowickich szkołach rozpoczęło naukę 7175 dzieciaków, z tego 688 w klasach pierwszych szkół podstawowych i 795 uczniów w klasach szkół ponadpodstawowych. Na Akademii pojawił się także ważny temat podwyżek dla nauczycieli. Od tego roku nauczyciele mają wzrost wynagrodzenia zasadniczego, ale również prezydent miasta, pan Dariusz Wójtowicz, podjął decyzję i tak jak obiecał, podniósł wynagrodzenie zasadnicze pracownikom administracji i obsługi. Oni również dostaną od września podwyżkę. Głównym bohaterem uroczystości byli oczywiście uczniowie, dla których nowy rok szkolny to z pewnością czas wyzwań. Na pewno egzaminy, sprawdziany, trzeba mieć dobre oceny na koniec roku, żeby mieć punkty, dostać się do dobrego liceum. Czekałam na 8 klasę, jak to będzie z tą nauką, z nauczycielami, jak pójdą mi egzaminy. Choć oczywiście nawet i w szkole nie samymi wyzwaniami uczeń żyje. Są też i przyjaźnie, do których chętnie się wraca. Ja czekałam na przykład, po prostu już się nie mogłam doczekać. Już się spotkałam z przyjaciółmi nowymi i starymi, po prostu 8 lat razem. Fajnie było, tak czekałam na to. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy, żeby ten rok szkolny mimo trudności był rokiem bardzo udanym.